Na początku chciałbym wejść z Wami z pewną króciutką interakcję i zadać pytanie. Ilu z Państwa zastanawiało się jako z głębi nad samą ideą interdyscyplinarności? Oto mamy Pana doktora. Wracając z tego do wątku. Ile badając interdyscyplinarność, chyba byłbyście zastanowić, czy nie należałoby zadać pytanie o jej genezę, o co było posądkiem, czy jest to produkt nowy, czy jednak stary, czy jest ciągła interdyscyplinarność, czy też jest ona falowa. Jeżeli jednak nie jest falowa, to co by spowodowało jej zatrzymanie? Co sprawiło, że wyjścia USB jakiejś dalszej ewolucji. I to będzie jedna próba odpowiedzi na to pytanie, będzie jedną taką króciutką moją w sensie referatu. Jakie inne pytania, które można byłoby zadać, to kim byli pierwsi interdyscyplinarniści, skąd oni pochodzą? I teraz tak, moim zdaniem interdyscyplinarność jest, nie jest czymś nowym. Jest ona sięgająca od pewnego wydarzenia historycznego, jednakże inne wydarzenie historyczne sprawiło, że interdyscyplinarność została na krótki okres zatrzymana. I później znowu od niedawna rusza to zagadnienie. Jak pan doktor powiedział, interdyscyplinarność jest próbą łączenia wiedzy różnych dzieci, co uzyskania syntezy na jakiejś próbie. No i tym się akurat bardzo zgadzam. Chociaż uważam, że jeżeli patrzę na pojęcie różnych dziedzin wiedzy jako odrębnych nauk, które wchodzą ze sobą interakcje, no to jest to pokłosie tego pewnego wydarzenia, które doprowadziło do zmiany interdyscyplinarności, gdyż pierwotnie owszem interdyscyplinarność było łączenie różnych elementów wiedzy w celu uzyskania jakiejś konkretnej odpowiedzi lub jakiegoś konkretnego uzyskania korzyści, ale było czymś naturalnym. Gdzie pojawiła się interdyscyplinarność? To chyba nikogo nie zdziwi, że był to ośrodek grecki filozofii, że to filozofowie zapoczątkowali interdyscyplinarność, a właściwie grecy filozofowie pozostały w ośrodkach filozoficznych, które były to i Półwysep Indyjski, czy też Chiny, mimo że trochę tam interdyscyplinarności próbuje się, nie jesteśmy w stanie wykazać takiego punktu, że te ośrodki były przed ośrodkiem greckim. Jest wiele problemów, zwłaszcza na przykład choćby z jogą, filozofią jogi, która wykazuje pewne interdyscyplinarne elementy, bo joga nie tylko ma dbać o rozwój duchowy danej osoby, ale też i o rozwój i też zdrowia, czyli łączy kilka różnych kwestii, to jednak nie jesteśmy w stanie o jodze za dużo powiedzieć, bo nie wiemy, czy ona jest przed najazdem ludów europejskich, czy też jest powstała w wyniku tego. Są pewne spory, a co ciekawe, właśnie badania jogi są interdyscyplinarne, bo wymagają zarówno zaangażowania archeologów, historyków, ekspertów od sanskrytu i filozofów. No to przynajmniej jest interdyscyplinarne w tym wypadku. W Grecji jesteśmy w stanie pokazać, kiedy ona się pojawiła.
interdyscyplinarność wraz właśnie z rozwojem filozofii, które jak zauważył James Bałkę, powstała w wyniku kryzysu. Bałkę twierdzi, że Grecy musieli stawiać solo zarówno z warunkom naturalnym i niekorzystnych przeludnienia i tak dalej, a być może nawet sugeruje w wyniku kryzysu ekonomicznego, co sprawiło, że musieli być bardziej kreatywni niż inni. Z polskiego podwórka Józef Wolski, polski historyk właśnie i zajmujący się okresem starożytności, uważał jednak, że to właśnie kryzys ekonomiczny, brak ziemi do upraw sprawił, że Grecy musieli być bardziej kreatywni. Odejść od modelu świata kolektywnego, no, świata jednostkowego, który wymagał bardziej kreatywnych zachowań. Co by ważne było powiedzieć, to Szyn i Owa i pierwotna koncepcja interdyscyplinarna była. Jak już wspomniałem, filozofowie zaporządkowali i był to jeden z na przykład takich filozofów, był Teres Miletu. O innych zresztą za sekundkę powiem. Było to łączenie różnych dziedzin, na przykład dziedzin matematyki, dziedziny koncepcji filozoficznych, prawnych, politycznych i też takich dziedzin jak techne, czyli inżynierii, różnego rodzaju wynalazków. No i powiedzmy, dajmy jakieś przykłady. Głównymi, na przykład takimi elementami, gdzie interdyscyplinarność miała miejsce, była kosmologia, po raz trzeci będzie wspominana, bo staram się bardzo krótko, ale na przykład to jest taka idea, która może bardzo zaskoczyć ludzi, jak idea androidów, sztucznych tworów. To nie jest nowa koncepcja, wbrew temu, co by można było się spodziewać. Możliwość stworzenia sztucznego życia mechanicznego na dodatek jest koncepcją właśnie sięgającą starożytności i wymagała właśnie połączenia zarówno wiedzy inżynieryjnej, matematycznej, jak i ogólnej wiedzy filozoficzny. Jeden z takich prekursorów, choćby w tej dziedzinie, Heron z Aleksandrii, no, to jest wybitny matematyk, twórca wzorów Herona na obwód trójkąta, twórca pierwszych turbiny parowej, no i pierwszych automatów. W przypadku kosmosu było to właśnie można zacząć od Teresa z Miletu, który był astronomem, filozofem, matematykiem i też wynalazcą, bo wykorzystując wiedzę matematyczną i wiedzę astronomiczną, zarówno sposób zoom do opisania, do nawigacji stosując wielki bus jako drogowskaz nawigacyjny dla tych, jak i schrubę. Tak, stworzył kalendarz, schrubę nawadniającą. Więc jak widzimy, łączył różne dziedziny
ówczesnej wiedzy do tworzenia praktycznych wynalazków, praktycznych syntez różnych elementów. Było to konieczne, gdyż pierwsi filozofowie zaczęli odchodzić od koncepcji religijnej, która miała wyjaśniać nam rzeczywistość i potrzebowali narzędzi, jak choćby obserwacja i łączenia różnych zdobytych już elementów wiedzy potocznej, coś, co by umożliwiło wyjaśnienie pozareligijne otaczającego na świata. Zarówno właśnie koncepcje odwiecznej Ziemi, odwiecznego kosmosu, jak i na przykład koncepcja życia pozaziemskiego też się zgodziły w starożytności. Zarówno Demokryt, jak i rzymski filozof i poeta Lucrecius twierdzili, że na zewniku wszechświat się składa z atomów, musi być na nich życie, bo może istnieć na nich również inna Ziemia, na której będzie oddziaływała inne na przykład warunki, ale musi istnieć na niej, mogłoby na niej istnieć życie. Dalszy wiek można byłoby tutaj mam już 11 minut, więc trzeba być jednak koncyz, odpowiadam. Co jednak było takim takim punktem zwrotnym, który doprowadził do przerwania tej wykorzystywania łączenia różnej wiedzy potocznej i zahamowało to pierwszy etap interdyscyplinarności. Było to oświecenie. Ciągły postęp naukowy i coraz większy nakład wiedzy sprawiał, że coraz mniej ludzi było w stanie wykorzystać całą wiedzę w celu łączenia i uzyskania jakichś wspólnych syntez. Ostatnimi takimi dwoma osobnikami, którzy byli do tego zdolni, to był Isaac Newton, no i Gustav Wilhelm Leibniz, który na początkach XVIII wieku zmarł i już nikt nie był w stanie po nich połączyć różne zagadnienia wiedzy. Drugim punktem było to, że wraz z rozwojem wiedzy zaczął się precyzyjny język danych już odrabionych dyscyplin, co powodowało to między innymi, że trzeba było umieć posługiwać się odrębnymi kodami językowymi, żeby móc zrozumieć wiedzę. Dalsze pytania postaram się odpowiedzieć, jest ewentualne pytania podczas dyskusji.